Osoby z niepełnosprawnościami z całego powiatu bolesławieckiego co roku czekają na tę możliwość spotkania się w tak szerokim gronie. Kilkaset osób, które na spotkanie w Bolesławcu dowożą poszczególne gminy, to tylko ułamek wszystkich niepełnosprawnych z powiatu. To tylko ci, których zdrowie pozwala na to, by bezpiecznie dla siebie dotrzeć na spotkanie. Jak zwykle rozpoczęła je msza święta, którą koncelebrowali miejscowi księża z legnickim biskupem pomocniczym, księdzem Piotrem Wawrzyniakiem na czele. Chcemy dzisiaj się pomodlić w taki sposób, że powierzymy się Matce Bożej, dlatego że jutro jest Matki Bożej z Lourdes, a ona jest tą, która jest patronką wszystkich chorych, do niej pielgrzymują ludzie z całego świata i chcemy dzisiaj Matkę Bożą prosić przez jej przyczynę o to wszystko, co jest dla nas potrzebne. W takich sprawach między innymi wznoszone były prośby w modlitwie wiernych. Tradycją tych spotkań jest to, że poszczególne intencje są wypowiadane przez uczestników spotkania. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby jednocząc wokół stołu eucharystycznego czerpali z niego pełnię miłości i życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za osoby przeżywające szczególne trudności z powodu choroby, niepełnosprawności, niedostatku i samotności, abyśmy potrafili rozpoznać w nich oblicze Chrystusa i w duchu braterstwa pomagali im odzyskać nadzieję. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Do wspólnotowego charakteru tego spotkania odniósł się w swojej homilii biskup Legnicki. Ma być między nami radość, bo radość jest z tego, że ludzie się spotykają, że nie siedzą sami w domach, że nie są smutni, gdzieś pogubieni, ale mogą tworzyć taką po prostu naszą ludzką wspólnotę, której doświadczamy spotkania. A spotkanie jest tym, co tak naprawdę stanowi o istocie tego, kim my jesteśmy. Wspólny posiłek przy stołach, w sali z wystrojem nawiązującym jeszcze do okresu świątecznego, był wyrazem tego wspólnotowego charakteru spotkania. Corocznie do jego organizacji włącza się cały szereg powiatowych i gminnych instytucji. Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim naszym stowarzyszeniom, osób niepełnosprawnym, Amazonkom, TPD, wszystkim tym, którzy zaangażowali się w to dzieło, bo to jest dzieło. Jeśli coś trwa prawie ćwierć wieku, jest już dziełem. Chciałem podziękować naszym strażakom, żołnierzom, ratownikom medycznym z naszego szpitala Świętego Łukasza, harcerzom, uczniom i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy poświęcili kilka chwil swojego życia, żeby się spotkać z Państwem i to spotkanie zorganizować. Serdecznie Wam wszystkim Państwu gratuluję tego, że to tak co roku nam pięknie wychodzi, że się możemy wszyscy spotkać razem w tak dobrym składzie. Ta niemal ćwierćwieczna tradycja organizowania opłatkowych spotkań dla osób z niepełnosprawnościami sięga czasów, gdy obecny marszałek województwa dolnośląskiego był bolesławieckim starostą. I to wówczas powstał pomysł tych spotkań. Przez ten czas przewinęła się armia ludzi dobrej woli, która powoduje to, że te spotkania nasze odbywają się co roku poza tym okresem covidowskim. Jest to niezwykle ważne dla osób z niepełnosprawnościami, ale również i wszystkich pozostałych, bo to jest taka mobilizacja, ale również chęć bycia razem, a myślę, że to jest najważniejsze, bo mamy świadomość tego, że w tych trudnych momentach naszego życia przecież ułamki sekund nieraz decydują o tym, że możemy być po drugiej stronie, że znajdzie się ta przyjazna dusza, ta przyjazna dłoń, która spowoduje, że nie zostajemy sami. Bolesławieckie spotkania osób z niepełnosprawnościami to największe w diecezji legnickiej tego typu wydarzenie. Odbyło się po raz 22 i jak co roku było oczekiwane przez wszystkich. Ale to także, jak wspomniał marszałek, wydarzenie ważne dla pełnosprawnych wolontariuszy. To szczególna bowiem okazja, by uświadomić sobie, jak wielu ludzi z niepełnosprawnościami żyje obok nas. A teraz, szanowni państwo, uczta muzyczna i uczta
ze świetnym bigosem, który przygotowało dla nas wojsko, jak również przepyszne kanapki, ciasta, które zaraz będą podawać wolontariusze. Ten wspólnie spożywany poczęstunek i toczone w jego trakcie rozmowy wypełniły pozostałą część spotkania. Ten czas umilały występy zespołu pieśni i tańca Bolesławiec, a także Miejskiej Orkiestry Dęte i Bolesławiec. W trakcie mszy świętej wystąpił też bolesławiecki chór Cantate Deo. Na hali sportowej pierwszego ogólniaka, na której od początku odbywają się te spotkania, było tego dnia tłoczno i gwarno. Liczba osób, które w nich uczestniczą, robi za każdym razem wrażenie. Ale tak samo jest z wrażeniem tego, jak wielu młodych wolontariuszy wspomagało organizację tego spotkania.